A więc teoretycznie ostatni sparing przed ligą. Mówię teoretycznie, bo najprawdopodobniej mecz ligowy nie dojdzie do skutku. Naprawdę planujemy zorganizować wcześniejszy mecz Pucharu Polski, ale to też jest jeszcze nic pewnego. W końcu naprawdę dobry sparing, przede wszystkim dobry z tego względu, że na bardzo dobrym boisku. Prawda jest taka, że do tej pory to boisko, pogoda nie sprzyjała dla nas akurat. Dlatego tutaj wszystko fajne, oprócz jednej rzeczy. Ta słaba rzecz, o której chcę tu mówić, to są to, że straciliśmy dwie bramki. Dwie bramki po naszych katastrofalnych błędach obrońców. Multum sytuacji niewykorzystanych, o to absolutnie nie mamy pretensji. Kilka bardzo fajnych akcji, kilka akcji fajnych tych, które trenujemy, które będziemy chcieli wykorzystać właśnie w lidze. Chcielibyśmy, żeby to była nasza silna strona, te stałe fragmenty gry i to było wszystko w porządku. No a oczywiście, że gdyby to była liga, to raziła cholernie nieskuteczność w sytuacji 25, wykorzystuje się tego troszeczkę za mało. Wiemy, że my trenujemy w innych warunkach, na gorszej płycie, naturalnej płycie. Co prawda mamy niby odśnieżoną, ale to nie jest to samo, co równa płyta sztuczna miejskiego ośrodka piłkarskiego. Dlatego ten sparing jak najbardziej fajny. No, jeszcze jedna taka fajna rzecz, to jest taka, że dzisiaj nie mogliśmy wystąpić w pełnym składzie, no, z różnych przyczyn, ale ogólnie jestem zadowolony. Jeśli tylko poprawimy tą skuteczność, a mam nadzieję, że jeszcze mamy do tego troszeczkę czasu, to wtedy powinno być wszystko.